Dzień dobry, witajcie w ten poranek czwartkowy i dzielę się z Wami krótkim rozważaniem opartym o fragment z Księgi Psalmów, 71 psalmu, 17 werset. Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy Twoje. Nie wiem, czy znacie takie przysłowie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Ale wydaje mi się, że ten dzisiejszy fragment, który przed chwilą przeczytaliśmy, usłyszeliśmy, jest takim dobrym przykładem tego przysłowia. To znaczy, psalmista pisze, że kiedy był młody, czyli powiemy, kiedy był dzieckiem, coś zostało w nim zaszczepione, czegoś się nauczył, czymś nasiąknął, a to sprawiło, że on w przyszłości, w tamtym momencie, kiedy pisał te słowa, mógł ogłaszać cudowne sprawy Boże. Zadałem sobie pytanie, jakie cudowne sprawy Boże? Pośród wielu rzeczy, które można mówić o Panu Bogu, jedną jest taka niesamowicie cudowna sprawa, to jest Jego wielka miłość, Jego Boża miłość, którą okazał nam w Jezusie Chrystusie. I tak sobie myślę, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy naszych podopiecznych, wśród naszych, jeśli chodzi o nasze dzieci, jeśli jestem ojcem, matką, babcią, dziadkiem, ojcem chrzestnym, matką chrzestną, wujkiem, ciocią, jak bardzo ważne jest, żeby w tych najmłodszych zaszczepiać właśnie te cudowne sprawy Boże, zaszczepiać wiarę, żeby to był taki proces, w którym nie będziemy ustawać, ale żebyśmy wiedzieli, jak duży wpływ ma dzieciństwo na przyszłość, czyli jak bardzo ważne jest to, żebyśmy starali się, żeby ta właśnie wiara w naszych dzieciach była zaszczepiana, jakie to jest istotne, jakie to jest ważne, jak to uważam też często dzisiaj jest zapominane i przez nasze postawy często, przez nasze zniechęcenie być może to zniechęcenie potem przelewamy na inne pokolenia. Ja myślę, że ten fragment jest niesamowicie ważny, niesamowicie istotny i chciałem Wam dzisiaj życzyć, żebyśmy byli takim przykładem. Przykładem nie tylko, że psalmista jest tym przykładem, że ogłasza cudowne sprawy Boże dzisiaj i zaraża tym innych, ale żebyśmy byli tymi, którzy ogłaszają cudowne sprawy Boże i przede wszystkim wśród naszych rodzin, w naszych rodzinach. Niech Pan Bóg doda nam siły, niech ten werset dziś będzie na naszych sercach, naszych myślach. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.